MM Rocks razem z Jackiem Kreftem. Na początek Jacek, powiedz, no gdzie byłeś, jak cię nie było, bo od stycznia, powiem, słuch o tobie zaginął, także powiedz krótko nam, co się działo w tej przerwie, jak nie mieliśmy kontaktu. No, w przerwie, kiedy nie walczyłem, no to trenowałem tutaj w klubie w Gdyni, nigdzie nie wyjeżdżałem. Po prostu nie dostawałem żadnych ciekawych ofert, walk, dlatego też nie pojawiłem się nigdzie na żadnej gali. Tutaj padały jakieś oferty ze strony PLMMA, odwołane. Powiedz, jak ta sytuacja wyglądała mniej więcej, jak, że tak powiem, jak to jest się robić wagę i nagle dostać odwołanie walki na tam chwilę przed? No to była jedna propozycja od pana Mirosława, ale skończyła się tym, że dzień przed ważeniem, gdzie rano już miałem wyjeżdżać do Koszalina na ważenie, dostałem telefon, że jednak nie będę walczył, bo przeciwnik się rozchorował. No cóż, no życie bywa, aczkolwiek pewnie frustrujące. No ale zawalczysz już ten weekend. Twój przeciwnik, Patryk Rogusz. No powiedz, no ostatnio Patryk jedna dobra, naprawdę cenna wygrana, a tak to ja jakoś szczególnie nie śledziłem kariery tego zawodnika. Powiedz, czy ty jakoś teraz w związku z tym, że będziesz z nim walczył, spojrzałeś tak głębiej na jego walki? No, patrzyłem na jego walki. Z tych pierwszych, tam chyba sześciu, To haras. To nie miał takiego przeciwnika, który mógłby mu stawić opór. No i jego walki toczyły się głównie w ten sposób, że on atakował, tak? No ja będę musiał, znaczy ja postawię mu opór i zobaczymy, no. Czy czujesz taką właśnie, może ma więcej walk na swoim koncie, ale no twoja klasa przeciwników, tutaj Patryk Grudniecki i Ziółkowski, no to jakby jest znacznie wyższa. Czy czujesz jakiś taki komfort psychiczny, że jednak miałeś tą drogę, mimo że krótszą, to jednak trudniejszą? Nie czuję się jakoś tam inaczej, po prostu do tej walki jak do każdej innej podchodzę i będę starał się robić to, co lubię i potrafię. A co lubisz się potrafić na tą walkę? Jaki jest plan? Czy stójka, czy parter? Gdzie myślisz, że tutaj Patryk będzie starał się ciebie zaskoczyć? No myślę, że Patryk może szukać poddania, jak w większości swoich wygranych walk. Ja robiłem ostatnio dużo stójki, także postaram się jak najdłużej walkę utrzymać w stójce. Jeżeli będzie parter, będzie parter. Też potrafię wiele rzeczy w parterze i nie dam się łatwo poddać. Słówko o przygotowaniach, tak jak wspomniałeś, dużo tutaj w Mighty Bulls, ale też odwiedziłeś. Przepraszam, Maddox. Pozdrawiamy tutaj sąsiedzki klub. Jak miałeś też okazję być tutaj w Gdańsku, po drugiej stronie, tak powiem, Trójmiasta, na obozie tutaj w korpusie. Powiedz, jak tam sparingi, właśnie, jak ta twoja stójka tam urosła? No, trener z korpusu bardzo mi pomógł. Uważam, pokazał mi dużo cennych, ciekawych rzeczy, jeśli chodzi o walkę w stójce. Frekwencja na obozie nie dopisała, aczkolwiek było dużo, znaczy było z 5-6 zawodników w mojej wadze, z którymi mogłem sobie spokojnie posparować i było ciężko. A czy teraz jakby, no, z czego wynika to, jakby to nałożenie nacisku na stójkę, bo czułeś, że tego aspektu brakuje w twoim arsenale, czy po prostu tak naturalnie wyszło, no nie wiem, no po prostu się rozwijasz, czy to jest jakaś rzecz, którą chcesz naprawdę zaakcentować mocniej, no bo faktycznie no twoje wygrane zawsze jakby też szukałeś tych poddań, czy to jest po prostu jakaś luka, którą zauważyłeś i chcesz to coś podciągnąć? No wiadomo, ze stójką mam do czynienia dużo krótszy czas jak z parterem i z zapasami, dlatego wiadomo, że muszę ciągle szlifować, żeby czuć się pewnie wychodząc do ringu i w stójce, i w parterze. Pierwszy raz, tego co mi się wydaje, będziesz walczył tutaj w Trójmieście, jakaś dodatkowa presja w związku z tym, bo pewnie trybuny będą, no cóż, nie ma co ukrywać, za tobą. No, pierwszy raz się zdarza, to fakt. I trybuny, z tego co wiem, ma się zjawić dużo moich znajomych, dużo kibiców, także na pewno będzie głośny doping. Czy czuję presję? Presji nie czuję, bardziej myślę, że da mi to moc w ringu. Jeżeli wszystko pójdzie po twojej myśli, wygrasz tą walkę, jakie powiedz plany jeszcze na dalszą część roku? Bo no cóż, no nie byłeś zbyt aktywny, pierwsza połowa roku praktycznie jedna walka, teraz będzie druga. Ile byś chciał razy, tak wymarzona cyfra, zawalczyć w tym roku jeszcze? W tym roku miałem zawalczyć jeszcze na gali Time of Master, którą będzie organizował mój trener i mój klub. Jednak przenieśli tą galę na styczeń, co nie zmienia faktu, że najprawdopodobniej pierwszą walką, którą stoczę po tej, będzie na gali Time of Master.
Ale właśnie ta przerwa wynika z tego, że dajesz sobie czas na jakiś rozwój, czy po prostu jak gdyby się pojawiła jakaś fajna propozycja, to brałbyś? Czy wolisz przerwę? Nie, no chyba będę wolał jednak odpocząć sobie i w styczniu na spokojnie wziąć kolejną walkę, a później pewnie jeszcze jedną dla organizacji Fight Exclusive Night. Okej, okay, no to ja tak widzimy się w sobotę. Jak masz ochotę komuś podziękować, pozdrowić, mamy dla ciebie. Chciałbym podziękować firmie T Master, firmie Trek i firmie. Jak chwila. No dobra, wszystko. Tylko tym Dzięki. dwóm za pomoc w przygotowaniach do walki. Dzięki serdecznie za wywiad. Dziękuję.